Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców wspiera kierunek reformatorski rządu i stąd list stowarzyszenia do ministra Henryka Kowalczyka, odpowiedzialnego za reformy, nowe reformy ekonomiczne. Ten list ma poprzeć pomysł opodatkowania obniżonym CIT-em firm. Te firmy niewykluczone poniosą też koszty reform, stąd bardzo ważna sprawa, żeby starać się im ulżyć, żeby podobnie jak podatek od handlu ma ominąć te polskie podmioty, jakże z trudem konkurujące z zagranicznymi, osiągającymi efekt skali i przez to silniejszymi podmiotami, to to właśnie te podmioty mają, te krajowe mają otrzymać swoistą ulgę, niższy podatek CIT 15%, i to jest dobry pomysł, stąd wsparcie stowarzyszenia. Co prawda firmy prowadzące w ramach działalności fizycznej, osób prowadzących działalność fizyczną, swoją działalność gospodarczą, takiej ulgi nie będą miały, ale pamiętajmy, że spółki z o.o., beneficjenci tej ulgi, te spółki ponoszą wyższe koszty, no bo pełna księgowość, no bo dodatkowe koszty administracyjne i stąd potrzeba i nasze wsparcie dla tego pomysłu obniżenia CIT i stąd list do ministra Henryka Kowalczyka.